Cześć. Wiecie, głupa? Jakie tam ręki mi dajesz? Zaraz, czy tak miało wyglądać wymarzone spotkanie z idolem? Tam, z tamtej strony. O, widzisz, ja to przy tobie nie mogę się skupić już. A co dopiero później? A mogę się rozebrać szaliczek, czy nie? Proszę się rozebrać, tak? Dobrze. Ten element kursu nazywa się przygotowaniem do jazdy. Ta kiecka to się, nie wiem, czy się nie rozjedzie. No ale to tak dla ciebie ładnie, na specjalnie. Ale nie podoba ci się, to następnym razem taką lepszą wezmę. Jak ci się nie podoba. Klaudia próbuje skruszyć instruktorski beton. Może w czasie jazdy? To wsadzamy bieg pierwszy i ruszamy do przodu. Mam dać gaz? Po co? Gdzie ja mam jechać? Prosto. Prosto? Prosto. Że tu? Prosto. No jadę prosto, ale... Teraz się zatrzymać. Sprzęgło i stop. Dobra, jest okej. Okay, a co miało być? Sprzęgło. I? I hamulec. I hamulec. A co jest? Nie ma sprzęgła. Aha. Samochód. Zgasł. Uruchamiamy ten samochód, wsadzamy bieg wsteczny. Beton na razie pozostaje niewzruszony. Dobrze? To musi tak wejść w ten rowek. Tak? Ja, dobra. Niech będzie rowek. Lepsze to niż drążek, okej? Okay? Hamulec puszczony, gazu nie dodajemy, niżej to sprzęgło, niżej. Aha, bo wtedy on wolniej jedzie. O, brawo. Nie w tą stronę. Sprzęgło do oporu, jak się chce zatrzymać. O. To jest okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, ruszamy do przodu. Żeby ruszyć... Ale wstałam jedynkę. Świetnie. To hamulec trzeba? A, znowu ten? Nie. Nie, to jest zaciąganie, nie? No, zaciąganie. Dobra, to czyli co? To może wytłumacz mi, jak to u ciebie wygląda, no. Coś jednak drgnęło. No, ale co? Nie wiem. No, zaciąganie. Co, ręczny mam? Ręczny mam opuszczony, czyli jest okej. Okay. Hamulec tu, nóżką. Trzeba puścić, żeby można było pojechać do przodu. Gazu nie daje. Nie daje gazu. Nie, popuszczamy sprzęgło. No. O. Dało się? No. Świetnie. Jedziemy tu poza te słupki w prawo, za te dwa. Dobra, wysokie. Okej. Okay. Tak trzymaj, Klaudia. Prawo maksymalnie. Dobra. Jest okej. Okay. Tak ci nie... Tak. Super, ja, ty będziesz moją psia wsi, Łukasz! Kurde! Do Łukasza dotarło, że to będzie jego pierwsza psia wsi w życiu.